dobry, witam Państwa serdecznie, tym razem w mobilnym punkcie bezpłatnych porad prawnych, portalu Poznaj Fakty. Szanowni Państwo, zajmiemy się sprawą, w której o pomoc poprosiła nas Pani Beata, a która dotyczy kwestii związanych z możliwością zwolnienia od podatku od spadków i darowizn w sytuacji, gdy jest to przysporzenie udzielane na rzecz osób z tak zwanych zerowej grupy podatkowej. I Pani pytała, jak to się wszystko ma do okresu 6 miesięcy, kiedy trzeba powiadomić Urząd Skarbowy o przyjęciu spadku lub darowizny. Tu chodziło konkretnie o spadek. W takim znaczeniu, czy to jest tak, że jeżeli w ciągu 6 miesięcy spadkobiercy nie poinformują Urzędu Skarbowego, nie zgłoszą tego przyjęcia spadku, to czy po upływie tego terminu będą płacić spadek jak pierwsza grupa podatkowa? No można powiedzieć, że trudno lepiej to ująć, bo zgodnie z artykułem 4a podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu Urzędowi Skarbowemu w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. I w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem tej darowizny czy polecenia są środki pieniężne, to udokumentują to otrzymaniem dowodu przekazania na przykład na rachunek płatniczy tych środków. Więc jeżeli zgłosimy w terminie takie okoliczności i w jakiś sposób to udokumentujemy, jeżeli dotyczy to środków pieniężnych, no to osoby z tej tak zwanej zerowej grupy podatkowej, to jest termin, można powiedzieć, języka potocznego, są zwolnione z płacenia tego podatku. Natomiast jeżeli nie zgłosiliśmy w terminie, nie wykazaliśmy na przykład, że dowiedzieliśmy się później o przysporzeniu spadkowym, no to płacimy podatek, tak jak to Pani sformułowała, na zasadach ogólnych, jak pierwsza grupa podatkowa. Bo wszystkie osoby, które mogą skorzystać z tego zwolnienia, które są wymienione w artykule 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, należą na zasadach ogólnych do pierwszej grupy podatkowej. Można powiedzieć, że ta tak zwana grupa zerowa jest wyodrębniona z grupy pierwszej. Więc opodatkowaniu podlega w takim przypadku nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej 36 120 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczana do pierwszej grupy podatkowej. Pamiętajmy o tym, bo ta kwota bardzo wzrosła w tym roku. Ona wcześniej wynosiła nieco powyżej 10 tysięcy zł, więc jeśli wartość spadku nie przekracza tej kwoty, no to ten obowiązek podatkowy nie powstanie. Natomiast jeśli wartość spadku będzie przekraczała wartość tej kwoty wolnej, jeżeli nie dokonaliśmy stosownego zgłoszenia jej nabycia w ciągu 6 miesięcy, no to płacimy na zasadach ogólnych, czyli jak osoby z tej tak zwanej pierwszej grupy podatkowej. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę powodzenia i do usłyszenia.